Zawodnicy wrócili akurat w dobrej formie, są przygotowani. Wszyscy wypełnili swoje obowiązki, które mieliśmy do wykonania w czasie wolnym. Jesteśmy przygotowani do tego okresu, który jest bardzo ciężki dla nas. Ciężko pracujemy, wiemy jaki mamy cel, dużo pracy przed nami. Obóz setniowy to najgorszy okres dla piłkarzy, nikt tego nie lubi. Mamy jeszcze jedną jednostkę biegową, dziś jesteśmy po jednej, jeszcze jest jedna. Ogólnie bardzo dużo ciężkich treningów z maksymalnymi obciążeniami, które są dla zawodników niezbyt przyjemne. Jest mniej piłki, więcej ciężkiej pracy, co powoduje niezbyt dużo uśmiechu na twarzach. Kuba jest nowym zawodnikiem, na pewno jest to pozytywna jednostka, widać, że jest chętny do pracy. Ciężko coś więcej na jego temat teraz powiedzieć, czekamy na aż płyną wszystkie wyniki badań, które przeprowadziliśmy, żebyśmy mogli dokładnie określić jego potencjał i stan, w jakim jest przygotowania na dzisiaj.